Państwa na konferencji, briefingu prasowym w Turku. Chciałbym dzisiaj powiedzieć Państwu o ważnym głosowaniu, głosowaniu budżetowym, które odbyło się w połowie stycznia. I w tym głosowaniu zgłosiłem jako poseł Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej dwie poprawki dotyczące miasta Turku po uzgodnieniu ich z burmistrzem Antosikiem. Burmistrz wskazał, że w Turku są bardzo poważne problemy z budową ulic na terenach przeznaczonych pod rozwój budownictwa mieszkaniowego. Tu chodzi o ulice gminne, ulice Leśna i Chełmońskiego. Burmistrz wskazał, że potrzebowałby 7 milionów złotych na to, ażeby te ulice doprowadzić do stanu używalności. Wskazał także na potrzebę kompleksowej rewitalizacji zdegradowanej przestrzeni centrum miasta Turek, plac Wojska Polskiego. Po konsultacji z burmistrzem zgłosiłem te dwie poprawki wraz z innymi poprawkami z koła, z Konina do budżetu państwa po to, ażeby z rezerw przeznaczonych na środki celowe czy pomoc bezzwrotna, na przykład zmniejszająca wydatki o kwotę określoną z udziałem środków Unii Europejskiej, żeby przesunąć te środki i skierować je właśnie na realizację tych zamierzeń, które potrzebne są dla miasta Turku. Niestety z przykrością stwierdzam, że poprawka na 7 milionów złotych budowa ulic na terenach przeznaczonych pod rozwój budownictwa mieszkaniowego w Turku, gmina ulica Leśna i Chełmońskiego oraz rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni centrum miasta Turek, plac Wojska Polskiego na 12 milionów złotych, razem na z te dwie poprawki na 19 milionów złotych, nie została poparta przez posłów PiS-u, a szczególnie to bardzo zastanawiające, dlaczego nie została poparta przez posła Bartosika, który w Turku w końcu to jest jego miasto i jego region number one. No więc tutaj z przykrością stwierdzam, że poseł Bartosik nie pomógł w zrealizowaniu tego zadania. Ale to jest normalne, Szanowni Państwo, bo posłowie partii rządzącej z reguły głosują przeciwko takim regionalnym poprawkom, zwłaszcza jeśli są zgłoszone przez posłów opozycji. Ale tu jest inny problem. Problem oto taki, że jeśli pokazuje się w przestrzeni publicznej, w centrali, czyli jeśli się robi poprawkę do budżetu państwa na określone rzeczy, to wskazuje się na główne problemy, które występują w danych miejscowościach. W związku z tym oczekiwałbym, żeby poseł Bartosik, skoro zobaczył, że dla miasta Turek te dwie sprawy są tak istotne, że aż burmistrz Turku prosi, ażeby one znalazły się w budżecie państwa, ponieważ szuka na to finansowania, żeby po prostu pomógł burmistrzowi w zrealizowaniu tego zadania. Ja sam, kiedy byłem posłem partii rządzącej, to w takim momencie, kiedy się pojawiły takie poprawki za sprawą posłów opozycji, natychmiast starałem się, ażeby zorganizować finansowanie na dane określone przedsięwzięcie. Tak było na przykład z wiaduktem Briańskim w Koninie na kilkadziesiąt milionów złotych. W związku z tym mój apel, panie pośle, rozumiem, że pan zagłosował przeciwko, ale liczę na to, że zrobi pan wszystko, ażeby ulica kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni centrum miasta Turek, plac Wojska Polskiego i budowa ulic na terenach przeznaczonych pod rozwój budownictwa mieszkaniowego w Turku, ulica Leśna i Chełmońskiego, żeby znaleźć na to pieniądze. To jest mój apel.
Cóż, mam nadzieję, że spotka się z pozytywnym odzewem. Druga sprawa, szanowni państwo, zwrócili się do mnie samorządowcy tutaj powiatu tureckiego w sprawie wspierania nowych inwestycji w Wielkopolsce Wschodniej. Tu chodzi o dwie sprawy, przede wszystkim o pomoc publiczną i zróżnicowanie intensywności pomocy publicznej w województwie wielkopolskim z uwzględnieniem dodatkowego, wyższego wsparcia dla wschodniej części regionu ze względu na to, że mamy kres przemysłu energetycznego w tej części Wielkopolski Wschodniej. Pomału w wyniku decyzji rządu następuje niestety odwrót od węgla brunatnego u nas. I jeśli następuje, i to jest naturalny proces, bo tak naprawdę do 2035 roku w Polsce powinny zaniknąć te wszystkie produkcje energii właśnie na bazie węglowej na rzecz odnawialnych źródeł energii, to trzeba przygotować program kompensacyjny dla tych terenów, które były terenami górniczymi. Zwracali się w tej sprawie już włodarze i województwa wielkopolskiego, i powiatów Wielkopolski Wschodniej do premiera Morawieckiego, ale teraz w tej nowej kadencji, po wyborach samorządowych, które miały miejsce w tamtym roku, nowi samorządowcy ponownie zwracają uwagę na ten problem i chcieliby, ażeby Wielkopolska Wschodnia, szczególnie teren powiatu tureckiego, został wyróżniony tak stosowną pomocą. Tu chodzi o zmianę pewnych kryteriów pomocy publicznej, o to, ażeby miasto Turek z gminami ościennymi nie było tylko beneficjentem pomocy, ale również oddalone gminy od Turku, także żeby można było po prostu bardzo kompleksowo w powiecie tureckim pomyśleć o zmianie charakteru tego powiatu pod względem inwestycyjnym. My, państwo pewnie pamiętacie, zwracaliśmy się do marszałka województwa wielkopolskiego o to, ażeby równolegle zwracaliśmy się też do rządu, ale rząd do tej pory milczy. Natomiast marszałek województwa wielkopolskiego odpowiedział, że chciałby, ażeby teren Wielkopolski Wschodniej został otoczony szczególną opieką ze strony samorządu województwa wielkopolskiego. Powstał projekt Doliny Energii i marszałek województwa wielkopolskiego powołał, a właściwie jesteśmy w trakcie powoływania, pełnomocnika do spraw Wielkopolski Wschodniej, do spraw rozwoju Wielkopolski Wschodniej. Będzie nim dotychczasowy zastępca marszałka Maciej Sytek, który został zarazem prezesem Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie, agencji, która także dostaje nowe zadania, które mają polegać na tym, że agencja ma zająć się właśnie restrukturyzacją i rozwojem całego regionu. Wiemy, gdzie sięgnąć po pieniądze. Pieniądze są z Unii Europejskiej, z tak zwanej Platformy Miast Powęglowych i w tej perspektywie już pojawią się pieniądze, w następnej będzie ich zdecydowanie więcej. W tej sprawie ja z państwem się spotkam wspólnie z Maciejem Sytkiem. Będziemy chcieli zaprosić włodarzy właśnie gmin powiatu tureckiego oraz włodarzy kolskiego, słupeckiego i konińskiego, żebyśmy wspólnie przemyśleli strategię budowania właśnie tej nowej koncepcji rozwoju Wielkopolski Wschodniej w oparciu o Dolinę Energii. Póki co wystosowałem stosowną interpelację na skutek pisma właśnie od samorządowców z powiatu tureckiego, ale nasze działania, oczekując na odpowiedź rządu, będą zdecydowanie szersze i będziemy chcieli za pomocą władz samorządowych województwa wielkopolskiego doprowadzić do powstania
bardzo kompleksowego programu dla Wielkopolski Wschodniej. Dziękuję bardzo.